staje się państwem bardzo trudnym momencie. W momencie kryzysu, kryzysu wywołanego, jak już powiedział pan premier i pan prezes, wywołanego wojną, wywołanego przez jednego agresora, którym nie jest Rosja, którym nie jest Putin. Ale my tą wojnę wygramy. Podjęliśmy działania, podjęliśmy rękawice. To, co powiedział przed chwilą pan prezes, działania idące bardzo daleko. Działania, które na pewno dziś będą powtarzane w całej Polsce, ale i w całej Europie. Bo jest to sygnał, drodzy państwo, dla polskiej wsi, jest to sygnał dla polskiego rolnika, że nie zostawimy polskiej wsi samej, że będziemy z Polską wsią jak do tej pory. W momentach radosnych, w momentach dożynek, ale jesteśmy w Polsce wsi, wsią również w takich momentach jak dzisiaj, momentem kryzysu. Będziemy Polską wsią, bo to jest nasz obowiązek. My nie kochamy swoich miast. My nie mówimy, że nie ma pieniędzy. My nie mówimy, że nie wiemy, gdzie te pieniądze są zarobane. Polska wieś zasługuje na to, żeby być zadbaną. Polska wieś zasługuje na to, żeby mieć swoich obrońców, tak jak jest Prawo i Sprawiedliwość. I dlatego podjęliśmy już wiele działań. W pierwszych dniach, kiedy dostałem tą wielką, odpowiedzialną funkcję, spotkałem się z panem ministrem Ukrainy, rolnictwa i omawiamy te sprawy, które dzisiaj również pan prezes zapowiedział. Zakaz wwozu towarów, wszystkich towarów rolnych na teren Polski. To jest bardzo delikatna deklaracja, ale to jest deklaracja po to, żeby usiąść dalej rozmawiać z Ukrainą, żeby domówić porozumienie między nami, między Polską a Ukrainą. Ale ta deklaracja, którą złożył przed chwilą prezes Jarosław Kaczyński, jest wielkim sygnałem również, drodzy państwo, dla Unii Europejskiej, bo Unia Europejska mówi nie te słowa, komentarze solidarnościowe. I co dalej za tym? I zostają towary w naszym kraju. Zostają towary w krajach frontowych. Dlatego chcemy dać sygnał do Unii Europejskiej, że muszą mieć narzędzia. Narzędzia, które spowodują pomoc Ukrainie, ale pomoc realną, pomoc, która da rozłożyć towary rolne z Ukrainy na całą Europę. Koszt muszą ponieść tej pomocy cała Europa, cała Unia Europejska, a nie tylko koszty, muszą ponieść wreszcie. Proszę państwa, byłem ostatnio wiele spotkań z rolnikami. To jest jedno z spotkań z protestującymi rolnikami. Wiele emocji, proszę państwa. I to są emocje zrozumiałe, bo wszyscy widzimy, jaka jest sytuacja ciężka. Ale wiele od tych rolników, z którymi się spotkałem, się dowiedziałem. Wiele od tych rolników, z którymi się spotkałem, dostałem propozycji, dostałem wniosków. I dlatego wyciągamy z tych propozycji, które proponują rolnicy na spotkaniach, wyciągamy wnioski. I to jest jeden z bardzo ważnych wniosków, które złożył dzisiaj pan prezes Jarosław Kaczyński. Drodzy państwo, chcę bardzo serdecznie dziękować za bardzo szczytną reakcję pana premiera Mateusza Morawieckiego, który zwołał w pierwszym dniu sztab kryzysowy, który zwołał sztab kryzysowy wszystkim ministrom.
ziemi. Dlatego uruchamiamy kredyt dla rolników 2%, żeby pomóc właśnie w tej trudnej sytuacji. I nowe programy, które dziś pan prezes, pan premier ogłosili, to jest właśnie dopłata do nawozów. Będziemy kontynuować tą dopłatę, bo wiemy, w jakiej cenie rolnicy musieli kupić nawozy, bo to była taka potrzeba. Wiemy, jak to jest drogie, a wynikała cena, drodzy państwo, my to wiemy, z tego, że Putin podnosił cenę gazu. I dlatego polski rząd nie uciekał tego. Polski rząd pewnie pomagał właśnie w tej dopłacie do nawozów. Ale również bardzo ważna rzecz. To chyba jest jedna z najważniejszych oprócz tego zakazu wprowadzania. To jest dopłata do wymuszania ceny, która powinna się nam opłacać. Przynajmniej te 1400 zł za pszenicę. To jest cena, której rolnicy oczekują. I wychodzimy naprzeciw potrzebom rolników. I będzie taka cena. I cena dopłata do tego, aby ta cena minimalna 1400 zł była za zboże. Dlatego dziękuję. I kolejna rzecz, proszę państwa, zwiększamy dopłatę do akcyzy, zwolnienia z akcyzy. My w tej chwili zgodnie ze zgodą Unii Europejskiej, to co nam pozwala Unia Europejska, to jest złoty 46. I to wprowadzamy już, to znaczy od połowy roku. Ale to, co pan prezes zapowiedział, również wystąpimy do Unii Europejskiej, żeby to zwiększyć, żeby nie było to tylko złoty 46, ale żeby Unia nam również pozwoliła na to, żeby zwiększyć tą kwotę do, tak jak pan prezes zapowiedział, do 2 złotych. Mamy nadzieję, że Unia nam pozwoli. Proszę państwa, żeby było jasne, zakaz wprowadzenia produktów tych rolnych, o których mówił pan prezes, jest również w interesie zdrowia Polaków. I dlatego podkreślamy to bardzo ważne. W interesie rolników, w interesie dotarcia Polski, ale również zdrowia Polaków. Ale mamy, drodzy państwo, to, co już tutaj mówił prowadzący. Konkret dla polskiej wsi. Nie obietnice. Nie obietnice wyborcze. Konkretnie dla polskiej wsi, które tu dzisiaj ogłaszamy, które już będziemy prowadzić. Państwo, na protestach usłyszałem hasło
krzyczeli rolnicy, chłopi razem. Drodzy rolnicy, panie prezesie, panie premierze, ja chcę to hasło rozszerzyć. Wszyscy razem dla polskiej wsi. Wszyscy razem będziemy pracować, aby Polska nie była siłą. Nie tylko Polska razem, ale my jesteśmy wszyscy razem. Budujemy tą wspólnotę na to. Budujemy tą wspólnotę dla polskiej wsi. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy mają doświadczenie, którzy już byli ekspertami, czy byli w rządzie, jak na przykład Krzysztof Jurgiel, jak na przykład Krzysztof Ardanowski, jak na przykład Siedlowy, żyjemy.